ale z dupy to spoko kanał. Maciek jest chyba spoko, nie? I zrobił polski YouTube Rewind 2020. Ja już nawet nie pamiętam, co się działo. Lubina, Lubina! O Jezu, bez kitu. Nie, moi drodzy, to było... A teraz specjalnie dla was przywitanie, które zdominowało cały 2020. Teraz ludzie... Cyberpunk, yikes! Cześć! Najlepszy rok, Wibletku! Kochani, dziwne czasy, dziwne sytuacje i to właśnie przez ten pandemiczny ewenement mieliśmy... Ja pierdzielę, ale flashbacki! Taki rok, jaki mieliśmy. I ja go dzisiaj postaram się podsumować tak samo, jak zrobiłem to 2 lata temu, czy też rok temu. Rewind YouTube Style! Uważaj! I żaden, a więc nie będzie mi kradł kontentu! Słyszałeś, czy tu jest jakaś dupa? Błagam, żeby nie było, ale nie, no raczej nie będzie, nie? Słowo rektora, że ta akcja nie powtórzy się więcej w 2020 roku. Maciej Dąbrowski. Widzimy się w 2021. Wyjaśnione? No to super. Globalnie YouTube Anno Domini 2020 to mocna cenzura, walka z foliarstwem, zamykanie kanałów z fake newsami i zabawy z algorytmem, czyli u niektórych cięcie zasięgów. Ale to też zrozumiałe rewolucje, tak jak ta, że od 2020 należy informować, czy na kanale znajdują się treści dla dzieci, czy też nie. Plus samemu się teraz zaznacza, czy występują i w jakim natężeniu treści... Słowo na K! ...ci, które być może mogą być nieodpowiednie dla reklamodawców. No pierdolę. Wspominałem o tym w odcinku Cała Prawda o YouTube i jak zrobisz to dobrze i zrobisz to skrupulatnie, to nagle się okazuje, że na kanale masz same zielone ikonki. Proszę, oto dowód. Na Warszawie. A, było tam ograniczone na samej górze, było. Nie ma cwaniaka. Pewnie na tym filmie dostanę, ale jeba. Nie jebać za to przewidywań z poprzedniego YouTube Rewind. Sprawdźmy zatem, co z przewidywań z zeszłego roku się sprawdziło. Mówiłem tam, że będzie więcej kanałów dedykowanych markom, takich jak Żabka albo Castorama. No i tutaj muszę Jezu, przyznać, że nie było. Abstrahuję. Tylko dlatego, że nikt nie przewidział całej pandemii. Ej, bez kiedy mogę przeklinać? Nawet nie ma, że przeklinam, nie? Abstrahuję. 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 Te dwukrotne. Teraz nie trzeba się jego. Kinga z giftem, trzeba, dziękuję bardzo. Na wybory. A few moments later. W tym roku. Jaki patos. Lepiej nie szykować się na hucznego Sylwestra. Bo takie kanały miały być i nawet kiedy trwał lockdown, to dostawałem briefy, które sugerowały, że coś takiego będzie powstawało. Dużo mniej rakowych miniaturek i tutaj się sprawdziło. Strzał. I czat, wiecie jaką ja dostałem propozycję? Żeby sfejkować, że jestem szczepiony. Tą szczepionką, żeby zareklamować szczepionki, ale z racji ich jeszcze, że jeszcze ich nie ma dla opinii publicznej, to że po prostu randomowo udawałbym, że się szczepię. Czajcie? To są w ogóle top tier propozycje w Polsce. I podświetlenia oraz taka nachalność powoli gdzieś odeszła, aczkolwiek zauważyłem... Ja to powiedziałem, przecież nawet jeżeli ta reklama jakimkolwiek miałaby sens, to przecież... Lekarze jeszcze wszyscy nie mają szczepionek, ale nie Kamil siedzący w jaskini. Słuchajcie, no ja się muszę zaszczepić tutaj. Pod koniec roku, że zaczęło to powracać. Tak jak mówiłem, koniec ekip, wszystkie ekipy się pokończą, bo ludzie wolą kameralnie, ludzie wolą wybierać sobie poszczególne jednostki z danej ekipy i te poza kolejką pogu. I to się tak trochę sprawdziło. Bo większość ekip założonych w 2019 albo w 2020 roku albo nic nie robi, albo ich wyświetlenia robią. Pałę ludziom w kanałach, bo są tak niskie. I owszem, powstawały jak piłce, nowe ekipy, ale tak samo szybko upadały. I to nie był nawet Casa del Papel, tylko chaos. Bo milionera trzeba zresztą zaszczepić, przykładem był. Przypomnijmy czat, ile miesięcznie jest? Ile jest miesięcznie? X, ale o tym za chwilę. YouTuberzy w filmach. Przewidywałem, że telewizja reżyser filmy sięgną po YouTuberów, żeby grali w filmach i serialach. I tego zabrakło. Ale również ze względu na pandemię. Bo z powodów covidowych powstawało naprawdę bardzo mało produkcji. Ja sam miałem zagrać we wszyscy moi przyjaciele... Była propozycja szczepionki? Nie, no nie od rządu. Nie wiem, jest jakaś firma, która chyba zajmuje się jakąś dystrybucją czy coś. Nie mam pojęcia. Przyjaciele nie żyją. Jak zobaczyłem treść, to... no i tak powiedziałem, nie, dziękuję. Ale ostatecznie zagrał tam Łozo i chyba tak mi się wydaje Madeleine Gavi. Natomiast ja, Darwini i Jelenie Jaja zagraliśmy w Bogu Internetów. I tutaj się sprawdziło, spoceńcy w strojach Myszki Miki przestały prześladować nie tego. Większa cenzura na YouTube i to poszło jak strzał w ryj. Fame MMA. To alt-rightowe kanały. Wystarczy użyć niewłaściwego słowa w filmie o P-word albo o szachach i już masz wyjebywany film. TikTok
I jeszcze nie umarł, tak jak przewidywałem. I to także dzięki kwarantannie. Dzieciaki z podwójną siłą nie mają co robić, więc... Cat, ale TikTok wydaje mi się, że ma troszeczkę fake zasięgi. Uwaga, hear me out. TikTok jest bardzo duży, ale te zasięgi, jakie tam są, są bardzo nabite. I teraz uwaga, o co chodzi, chat? Bo to jest hot take i to jest, wydaje mi się, ludzie tego chyba nie widzą. Ludziom się wydaje, że mają bardzo duże zasięgi na TikToku, ale patrzcie. Jak macie główną na YouTubie, to widzicie wszystkie treści, ale klikacie w jedną konkretną, no nie? Mimo, że miniaturki wszystkie wam się wyświetliły, prawda? Fakty. Na TikToku scrollujesz. Więc nawet jeżeli jakiś film ci się nie podoba, odskrolowujesz go instantowo, ale on już nabił wyświetlenie. Więc na przykład ja, mając 400 tysięcy wyświetleń pod jakimś gównem, nie wiem, ile osób zobaczyło, jezu, jakiś Fortnite scroll, nie? Jakby wiesz, nie mogę powiedzieć, o byczku, jestem ogromny na TikToku, no nie? Bo jakby... Wyobraźcie sobie, że samo wyświetlenie miniaturki... Już 3 miesiące. Że samo wyświetlenie miniaturki dawałoby ci wyświetlenie na YouTubie. I teraz pokażę wam coś. Mamy film z Freezem, który ma 1 000 000 wyświetleń na YouTubie. Mój, no nie? I statystyki, i pokażę wam coś, czat. Wyświetlenia miniatur, to wydaje mi się, że gdzieś jest. I zaraz wam pokażę... Statystyki, zasięg chyba. Patrzcie, ten film ma... 17 milionów wyświetleń miniatury. Czajcie? Dzisiaj 3 suby, wczoraj jednego i dzisiaj kupiłem pierwszy. I to jest normalne, bo po prostu tyle razy musiała się miniatura wyświetlić z prawej strony albo na głównej, żeby 1 000 000 wyświetleń osiągnąć. No nie? I widzimy, że to nie jest tak, że ludzie kliknęli, a potem film wygasł, tylko po prostu cały czas jakoś tam YouTube to promuje, bo cały czas te wyświetlenia wzrastają. No teraz już jest taka pauza, nie? Bo 17 milionów. A nie, to po prostu dzisiaj nawet tylko. Więc jakby kwestia jest taka, że to nie jest tak, że ten film ma 17 milionów wyświetleń, no nie? Wykresy mówią same za siebie, Pepo Nerd! Więc jakby that's it, no nie? I teraz sytuacja jest taka, że na TikToku wydaje mi się, że są takie statystyki, że te wyświetlenia to niekoniecznie jest... To ja teraz wejdę na TikToka, nie wiem, jakiejś tam typiary i obejrzę jej TikToka, tylko 99% wyświetleń to jest ta karta dla ciebie, po prostu ludzie lecą, swipe, i tak naprawdę przez 10 sekund jesteś w stanie nabić 20 wyświetleń, bo po prostu swipujesz przez jakieś gówno, no nie? Więc te wszystkie zasięgi TikTokowe, że wszyscy mówią, Jezus Maria, na TikToku ludzie mają miliony wyświetleń. No to idąc tym tropem, to przecież Freeze musi mieć wyświetlenia miniatur, nie wiem, 200 milionów, no nie? W sensie, no może nie. Ale wiecie, chodzi o to, że po prostu... Ile on musi mieć wyświetleń miniatur? Tylko na YouTube, jak wchodzisz na główną, to nie klikasz w każdy film, tylko klikasz w swój, który cię interesuje, no nie? Więc jakby... No wydaje mi się, że te zasięgi na TikToku są takie... Wiadomo, to jest bardzo duża aplikacja, wciul duża, ogromna, ale te wyświetlenia są troszeczkę takie skamerskie, można by powiedzieć. Siedzą i nagrywają w domu. Dzisiaj się tak zajebie, że chuj! No dobra, ale chuj już z tym jasnowidzeniem jak Jackowski, czy też wróżbitą Maciejem. Halo! I przelećmy sobie do tego, co się wydarzyło na polskim YouTubie w 2020 roku. Nie będzie to przelot chronologiczny, bo raczej lecimy tematycznie, więc zacznijmy od tych największych tuz. Najpopularniejszym... Nie, dobrze zrobiłem do opublikowania, bo ktoś powiedział, że ostatni tydzień miniatur. Filmem nie, na polskim YouTubie okazał się film Freeza, ekipy i VIP brosów. Przejmujemy YouTuby. Przejmujemy YouTuby! Robimy co chcemy, a wy macie ból dupy. Ja tam wolę inną wersję. Pika przejmuje zupy. Zerżniemy ze stanów i wsadzimy se do zupy. Przejmujemy YouTuby przeskoczyło wszystko i wszystkich, a sam Freeze w tym roku, w jednym właściwie roku, zgarnął to wszystko, na co Abstra pracowali przez 7 lat. Omega lul! Brawa, brawa. A co w sumie stracili wraz z pakietem kontrolnym w swojej spółce? Wspominał o tym z ciężkim do ukrycia entuzjazmem Sylwester Wardenga na swoim kanale Królestwo. Było! Batacha. Zmuszeni byli wziąć pożyczkę w wysokości 1 000 000 złotych. Który chyba całkowicie porzucił już robienie pranków i swój starszy, większy kanał na rzecz komentowania dram na polskim YouTubie. A pod koniec roku miał, jakkolwiek by to nie brzmiało, pełne usta roboty. Mi bateria padła. Grupa Freeza, tak jak wspominałem, zatrzęsła całym YouTube'em, zapraszając chociażby do Grudka na ostatni pożegnalny odcinek pierwszej serii Żabsona. Chcą nauczyć mnie pokory! Gdy zaczął się lockdown, zaszyli się w Stanach, żeby, jak się okazało dosłownie, rozpierdalać się drugimi samochodami. Najgorszy w życiu! O skurczyn!
Wrócili, wynajęli nowy dom. Ej, ale ten COVID dosrał, bo jak oni mieli ten plan, to jest publiczne? Nie, no to jest publiczne, nie? Oni mieli plan, żeby podróżować po całych Stanach, a ten dom jest jakiś randomowy, na zasadzie typu, że po prostu wynajmują samochody i robią przejazd przez Stany. A tak naprawdę dolecieli do LA, pojechali do Vegas i w tym Vegas im powiedzieli, że wiecie co, wy już nie możecie zostać w tym hotelu, bo generalnie wszystko jest zamykane. Więc stwierdzili, okej, no to co, 3 miesiące chyba awku w mieszkaniu, nie? I to jest najgorsze, nie? Bo jakby plan na drugi sezon, to wiecie, ja pierdzielę, tyle rzeczy można by było porobić. No Stany Zjednoczone, no nie? Wynajęcie, wiecie, jakichś kabrioletów i w ogóle, a tu kurde okazuje się, że zamknięte, nie? Wszystko. Najgorzej. Najgorzej. I dalej się to utrzymuje. Dalej nie za bardzo można cokolwiek robić, no nie? Frejo, dziękuję bardzo. Zaczęli nowy sezon i postanowili zdywersyfikować swoje i tak już niemałe dochody. Wchodzą ze spółką na giełdę, wydając książkę dla dzieci oraz kurs za 1000 zł. 1/10 tej kwoty wydał niejaki Varga na obiecywany od 6 lat remake Titanica. Dobra, tak! Już mi lepiej! Dobra, to cię puszczam! Jezus. Tak, wiem, że czekacie na 127 minut w dupie Gimpera. Ale ty jesteś ciasny. W dupie za to okazał się Jerzy Jębach, który myślał, że zdywersyfikuje swoje dochody na YouTubie. Dwie kropelki zwykłej wody utlenionej. Ale szybko zweryfikował go wykop i usunięto mu konto. Jak łatwo zebrać jest 3000 absolutnych kretynów. Jak tak sobie pomyślę, to na to proponuję wlewy dimetylosulfotlenku. Takie psik, o tako. A propos folii i prepersów, zmarł Adolf Kudliński i to jest smutna wiadomość. Nie wiem, kto to. Wróćmy jednak do covidowców, bo przez tę całą pandemię wszyscy na YouTubie zostali nagle... O kurde, to był ten! A na pierwszy plan wskoczyli saltem jak Kiemon. Rób salto, Kiemon! Fit lovers z piciem przygotowanej wody. Ej, ja nie wiem, mnie rozwala to, że każdy jest ekspertem na temat tego wirusa. W sensie ja centralnie i legit tego nie rozumiem. Ja pamiętam, że raz do mnie znajomy napisał i mówi tak: ej, Evron, znaczy Kamil, ale wiadomo, no, powiem: ej, Evron, ja mówię, no, a ty wierzysz w tego wirusa, czy nie? Bo ja nie wierzę, a ja tak myślę, a co mam, nie wiem, a co ja przepraszam, jestem jakimś lekarzem, nie wiem, testowałem jakieś DNA ludzi, którzy są zachorowani, w sensie, jakby, ja nie wiem, jakie ja mam podstawy w ogóle do czegokolwiek, ja nie wiem, jakby, okej, jest wymóg noszenia maski, ja tam się pod jakimś gównem nie zarazić, a wiesz, no jakby, nie wiem, ludzie się stają w ogóle jakimiś biologami w ogóle, jakby wiesz, masz osobę chorą i on mówi, no nie, a najlepsze są taksówkarze, którzy mówią, Jezus Maria, no nie mogę, tyle ludzi rocznie umiera na raka, jakoś się ludzie nie przejmują, a ja takie, no tak, no ale wie pan, no rakiem, generalnie jak osoba z rakiem nakaszle mi na mordę, to ja nie mam raka, taka jest mniej więcej różnica, ale no nie wiem, czy uwzględniają to ci ludzie. Nie lepsi byli Edyta Górniak i Iwan Komarenko. Edyta powiedziała, że nigdy się nie zaszczepi i wieszczyła koniec ludzkiej ery, a Iwan nagrał piosenkę, która brzmiała jakby już się zaszczepił i kontrolował go sam Bill Gates. Kogo? Piosenkę też nagrali Psycho Couple i ruszyli ze swoją wymarzoną fabryką dzieci, dosłownie pełną pizdą. Chipy też nie wierzysz, czat? Ja mam nadzieję, że w szczepionce jest jakiś chip, bo ja wtedy będę miał przyjaciela, będę na przykład mógł do mojego prywatnego agenta FBI mówić na przykład: halo, jesteś tam? Porozmawiaj ze mną, proszę. W końcu ktoś będzie mnie podsłuchiwał, bo tak to nikt nigdy nie pyta, a tak to mogę sobie z kimś pogadać. Ale to czat, jeżeli w każdej szczepionce jest podsłuch, który jakby agent FBI cię podsłuchuje, to połowa populacji ludzkiej musi być agentami FBI, bo tak to by agentów zabrakło, nie? Czyli połowa tego streama to agenci FBI, którzy podsłuchują tych drugich. O mój Boże. Ja nie jestem. A wy? Jezus Maria. Zmienili nazwę kanału na Happy Family i postanowili bazować tylko na filmach związanych z ciążą lub też z dzieckiem. Wrzucając przy tym na maksa clickbaitowe tytuły. Lyra wypadła z ługę. Nie będziemy pokazywać dziecka. A co robią następne 10 filmów po tym? No właśnie. Zresztą to nie jedyny kanał, który oparł całkowicie swoje treści na pokazywaniu niemowlaka i rzeczy z nim związanych. Andziaks postanowiła nawet udokumentować... Cicho, Evron, jestem na służbie!
Patryk 7358, a kogo podsłuchujesz? Do kogo jesteś przydzielony? Może nie do mnie, nie? Twój własny port. Jezu, ale... Dowodzik, jest... poproszę. Nie. Ja widzowie, nie jesteś moim agentem. Zaraz, mój agent to ja mam Arno. Kanał z dupy, to jej kanał w takim wypadku powinien się nazywać z potrzeby zarobienia na macierzyństwie. A myśleliście, że co? W głowie? Pizdzie, kurwa. To nie jedyni influencerzy, którzy się rozmnożyli w tym roku. Jaś Dąbrowski po raz drugi, tak samo jak kolega Ignacy, po raz kolejny i Samu. Lachu po raz... Bez skitu, kolega Ignacy to nie się rozmnożył, a sklonował, czajcie? Diables w ogóle na jakimś innym kanale. Patrz to. Którzy się rozmnożyli w tym roku. Jaś Dąbrowski po raz drugi, tak samo jak... No to jest Diables, normalnie chłop się klonuje, co jest? Kolega Ignacy, po raz kolejny i Samu. Lachu, po raz pierwszy. Ama Fashion zrobiła zamach na bycie prawdziwą influencerką i właściwie do momentu samego porodu ukrywała, że jest w ciąży. Też bym ukrywał, gdybym wiedział, że jest dziecko cukra. Żartowałem, Sebastian, no przestań. Serio wszystkiego naj... Serio tego aktora insane, pogers! Najlepszego wam wszystkim oraz waszym dzieciom. Jest obolał. Mniej dowcipny był za to Kłebo zaczepiający Sebastiana. Raperzy rozumiem, ale kurwa Fabiański. Zresztą cały rok Kuba nas czymś zaskakiwał. Tu podpinał choroby psychiczne. Ej, to jest top tier, nie? To jest top tier bait. Z czymś zaskakiwał. Tu podpinał choroby psychiczne do promocji płyty, udając introwertyka z autyzmem. Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze. Nie wiem dlaczego, ale o tej sytuacji okazało się, że on poszedł na jakieś wesele, czy tam ślub. Nie wiem, jaka jest różnica. Either way, wiadomo o co chodzi. Imprezę. To wesele chyba, nie? Wiadomo o co chodzi. I siedział w tym stroju. W sensie, nie siedział w tym stroju, ale no wiadomo, w tym make-upie, no nie? Potem się okazało, że make-upie. I to było w jakimś newsie, na zasadzie, że o, Kłebo przyszedł w nowej transformacji na wesele, nie? I tam ktoś napisał komentarz, mam nadzieję, że nie zepsuł wesela, i ktoś mu taką ironią walnął, takie coś, no właśnie strasznie zepsuł. Okazało się po 5 minutach, że wszyscy wyszli, bo tatuażów nie miał. Ja tak z tego padłem z komentarza. Takie, no właśnie, kurczę, zepsuł całe wesele. I tak, taki wall of text, dlaczego zepsuł wesele. Nawet cukier potrafił. Teraz zawsze mi się przypomina ten komentarz. Skupiając ludzi, którzy przeżyli zagładę, trywializując hasło Modern Holocaust. Spokojnie robię, co kocham. Za oknem Modern Holocaust. Można udawać introwertyka jak Kłebo i grać pewną rolę, a można też to zrobić tak, jak to zrobił świetnie i z taktem jak zawsze Filip Heiser, udając atak paniki. Obudził tym, jak Marylę na każdego Sylwestra, Gargamela, który zrobił o nim film. Filip. I któremu YouTube ujebał zasięgi, film nie trafił do na czasie i zniknął w odmętach sieci, najprawdopodobniej bombardowany przez pracowników Heizera. Igor Ignacy, Szparagi i Warga publikują swoje krótkie metraże w ramach akcji Kino w sieci. Akcji, która miała być dla bardzo dużej platformy, ale twórca oryginału obsrał zbroję. I koniec końców publikują to pod własnym wymyślonym... Telewizja, ja nie wiem, telewizja. Telewizja, widzowie, telewizja, czujecie? Telewizja. Patrzcie, to jest jak Wardęga, pamiętam, że powiedział, że mu tam sklejmowali film za jakiś fragment tego tej szkoły debilnej. Potem podał przykład, że... Ale oni robili to samo i faktycznie dał jakiś fragment, że w jakimś teleekspresie było Sylwester Wardęga, pająk nowym hitem, czy coś takiego. I teraz jak ma w ogóle Wardęga sklejmować telewizję? Jak? Jak telewizja... Co za szmaty, nie? Network. W sensie, co taki Wardęga ma zrobić? Podejść do TVP i powiedzieć, nie puszczajcie mnie. Oni mówią, byczku, a to nasza telewizja. Jakby kto jest nad telewizją? Sąd, nie? To musiałbyś do sądu iść, żeby ci zapłacili za coś takiego. A na YouTubie abuzują system, po prostu klejmują chłopowi film, nie? Jakby to jest średniowiecze w tej telewizji, to jest insane. Onym szyldem. Nie użalaj się nad sobą. Pod szyldem Dominik Łubiński zaś powstaje nowy kanał wraz z Dziadkiem oraz Remem. To my! Na naszym nowym kanale! I przestają nagrywać po 3 miesiącach. Kilka miechów później... Ja wiem, taki lifestyle to jest bardzo... Jeżeli nie robisz lifestyle'u jak Freeze, to lepiej nie rób w ogóle. Jeszcze jest jedna alternatywa, genialna, ale do tego musisz mieć osobowość, więc jest ciężko czasami. Na przykład coś jak robi Jaś, czyli po prostu tak ironicznie nagrywasz, że to jest po prostu genialne. Ale jeżeli nie masz pomysłu i twierdzisz, oj, muszę sobie, nie wiem, nagrać obrzydliwą karę, wpadniesz równa się, to ciężko strasznie, nie? Rajd, Pogu, co rajd? Dziękuję. A co, ja dostałem rajd, czy... Dziękuję. Witam rajdowników.
Później sam Dominik ratuje. Jawor też robi spoko. Jawor jest innym przykładem. Jawor legit powiedział, nie wiem, chyba nam prywatnie, że on woli robić lifestyle niż nagrywać gry, bo on się w tym czuje naturalnie. I mogę wam powiedzieć, że Jawor jest prawdopodobnie jeden do jednego taki jak na odcinkach IRL i po prostu on jest do tego stworzony. W sensie, bo na przykład ja musiałbym udawać szczęśliwego robiąc lifestyle, bo po prostu wolę zostać w domu i nie odwalać jakichś głupotek, ale jeżeli ktoś to lubi, to jest pokczamp, bo lifestyle jest zawsze, nie? Jakieś gry, wiecie, wznoszą się, umierają, a robienie piany z żelu dużego burgera zawsze jest pog dla kogoś, jak widać, więc pokczamp dla niego. Ja tam się cieszę, Jawor jest spoko, naprawdę. Jawor to jest taka osoba, która nigdy, ja wiem, że Jawor najchętniej by mi walnął kilka razy w mordę w życiu, za to, że część mojego zwierzyńca, na przykład na masakrze, zdecydowała się życzyć mu śmierci, dlatego że coś zrobił na serwerze. Nie ja, ale wiadomo. Jawor takie, nie no spoko Ewronku, ja rozumiem. Ja wtedy takie, kurde, no nie no, wyzywaj mnie. Bo już bądźmy na tej samej relacji, ja się nie obrażę, a przynajmniej nie będę miał wyrzutów sumienia. O nie, coś, czat, gdzie ja byłem, bo kliknąłem. Ja pierdziele, gdzie byłem czat? Ktoś wie na pewno. Dobra, był przy Heizerze, to tutaj byłem. Więc Jawor spoko. Jak się cieszy i robi ten lifestyle na zasadzie takim, że wiecie, że jest szczęśliwy, to pokczam dla niego, no nie? To pokczam, fajnie. A to jest taki, wiecie, content taki, to jest taki, jak to chyba, nie wiem czy to powiedział Izak czy coś, to jest taki kontencik, no nie? To nie jest kontent, to jest kontencik, takie a, zrobię sobie dużego burgera, a tu sobie tutaj coś zrobić. I to jest takie spoczko, nie? Fajnie. Lepsze to niż, wiecie, takie rzeczy dla najmłodszych, ale toksyczne, bo są takie, nie? Wiecie, jak ja na przykład, jakbym miał dziecko albo młodszego kuzyna, nie Dawida, bo jego to wiadomo, do poprawczaka najlepiej, to ja bym wiedział, że mogę puścić playlistę wszystkich odcinków Jawora, jak sobie robi burgera, potem robi pizzę, potem robi najdłuższego makarona ever. Ja wiem, że to jest safe content i spoko, i wiecie, i leci na playliście i spoko, nie? Można puścić coś takiego. Lepsze niż traktory Bazyland, bo to odmóż. Nie, no wiadomo, to jest, no, kto pytał, nie? W miesiącach. Kilka miechów później sam Dominik ratuje nas od samego siebie i swoich rakowych miniaturek. I wrzuca film, że to już koniec. Jednak uwierzcie mi, to już nie jest Prag. No, szkoda, a nie, jednak nie założył nowy kanał, na którym robi dokładnie to samo. Nie on jeden w tym roku. Mamy dosłownie wylew, jak pani Maria zna wspólnej kanałów, które piszą, że to już koniec, zamykam kanał, co dalej? Chociażby bracia Malczyńscy, to już jest koniec, Unboxal, czy też Dawid Frank. Większość z tych rzeczy David to clickbait, Frank? A część z nich to po prostu zmiana formuły. Tak jak Unboxal, któremu YouTube ucina zasięgi, więc ten ucina trochę z tortu Karola Paciorka. Albo... I robi to co on, ale z youtuberami i w neonach. A kiedy to oglądacie, jestem u niego i nagrywam. Niektórzy zmieniają to co było, a inni wchodzą z buta kurwa jak po swoje. Tak jak Robert Mac. Podcasty są pog dla zasięgów, bo one są zwykle cholernie długie, a ludzie nie mają takiego problemu chyba z długością podcastu, bo zwykle sobie go puszczają w tle, bo nie wymaga on uwagi. No nie, nie musisz oglądać, możesz tylko słuchać. Ale co z tego, że tylko słuchasz, skoro film leci? Więc YouTube stwierdza, ja pierdzielę, to ma 40 minut watch time mu średnio, bo rozmowa powiedzmy trwa godzinę, no nie? I od razu pyk! Proponowane. Więc podcasty chyba spoko, nie? Makłowicz, który otwiera kanał, który staje się hitem, a on sam memem oraz Makłowicz. Ulubioną postacią wszystkich ludzi. Czemu Makłowicz pogun? Ja nie wiem. Makłowicz, czat. Wiecie, z kim się teraz identyfikujecie? Z moją babcią, bo ona zawsze: Kamilku, włącz Makłowicza, będzie gotował. I potem wchodzę i chwilę z nią oglądałem i chłop siedzi w jakichś wyspach kanaryjskich i: panowie, dzisiaj będziemy robić suszone śliwki, ale śliwki będą robione z wywaru. I nie wiem, jacyś ludzie się patrzą obok, jak chłop gotuje w jakimś garnku w ogóle górskim, bo jest w ogóle w jakichś warunkach, nie wiem, kuchni nie ma, więc gotuje na jakimś ognisku coś. I sobie myślę, spoko w sumie, ale... Taki polski Keanu. Więc no, gratuluję, czat, jesteście babciami. Nice. Ips.
do czasu. Julia Medarek, dziękuję bardzo. Premiery. Zostaw go. Przecież mówię, że pokczam. Chłop gotuje na jakichś Himalajach w ognisku. Pokczam. Cyberpunka, aż w końcu wyszła gra i dowiedzieliśmy się wtedy, dlaczego ją przekładano. Czat, kiedy patrzę na tą grę, to się uśmiecham, bo pamiętam, co mówiłem. Czat, dlaczego czuję, że ta gra będzie gównem i każdy będzie zawiedziony? No i witamy serdecznie, Polski Dream. Dlaczego znowu ją przekładano? Ale wiecie, co jest najlepsze? Większość z was pisała plus jeden i to jest ciekawe. Ale ludzie, o Boże, nie mogę się doczekać, arcydzieło stulecia. No, jest tak jest, ale może kiedyś będzie, na pewno kiedyś będzie, bo to pewnie nie jest zła gra. Tylko, znaczy jest złą grą, ale może ta, wiecie, ten sos gry, czyli fabuła itp. jest spoko. Ale ja na przykład widziałem wiele rzeczy, które są zrobione, to już nie chodzi o błędy i o to, że tu jest na przykład glitch, tylko pamiętacie, jak oglądaliśmy film GTA jest lepszy od Cyberpunka i tam był taki jeden fragment. Fragment, w którym jest zatłoczona autostrada i chłop rzuca w Cyberpunku nejda i 100 osób, jeden do jednego, wychodzi z samochodu i się kładzie, w sensie jak zsynchronizowana orkiestra. I to jest powód, na to, że masz skrypt, postać reaguje na granat.exe i to jest tylko jedna animacja. Więc jeżeli rzucasz granat w tłum, to jest jak jedno wielkie mrowisko, które robi to samo. A w GTA jeden ucieka na prawo, drugi na lewo, trzeci robi... I wiecie, jakby, i to daje po prostu tego, że gra czuje się żywa, no nie? I właśnie w Cyberpunku jest to, że wszyscy robią to samo. Albo to, że postać dochodzi do pewnego punktu na chodniku i się zawraca, bo już nie ma co robić, no nie? To też było w tym filmie. I to jest takie, to jest po prostu bardzo obkrojone. Bo błędy, wiadomo, kiedyś się fiksnie, no nie? Ale takie rzeczy, no to nie jest 7 lat roboty, no nie? To jest bardzo takie, nie wiadomo co się, w sumie nie wiadomo, nie? Jest trochę szkoda. Na to już nie wiadomo. Było tak bardzo breathtaking. Niejaki Warga miał za to breathtaking, kiedy wypierdolił się na hulajnodze, otknął się w szpitalu z zerwanym obojczykiem, zerwanymi więzadłami i złamaną nogą. Potem się połamał Naruciak, a później Max Krasoń. A każdy z nich miał zostać kolejnym Polakiem w NBA. Sport za to przyszedł do nas i powstał kanał sportowy, który mocno wjechał w kartę na czasie. Głównie dzięki tematom niezwiązanym z żadnym sportem. Czytaj, Najman. Macie tą kolkę jeszcze? Tak, słuchaj. Zresztą to był rok Marcina Najmana, z którego najpierw się wszyscy śmiali, później się wszyscy śmiali, a na końcu się wszyscy śmiali. Najman broni Jasnej Góry. Nikt nie atakuje Jasnej Góry. Co wy pierdolicie za głupoty? Konfliktuje się ze Stanowskim. 4 po 12. Nie mogę uwierzyć, jaki ty jesteś głupi. A ostatecznie wraz z trenerem dają popis żenady i bandyterki na Fame MMA. Tak to już bywa z tymi ludźmi, którzy obiecują, że skończą. Wcale nie kończą. Tak jak Team X! Dumia się kłóci z Błońskim, Lexi spierdala z ekipy, Stu znika z sieci. I tak projekt, który był inspirowany ekipą Freeza, a nie przepraszam. Jezu, ja teraz patrzę na tą ekipę, tą pierwszą Teamu X i oni nie byli aż tacy źli względem tego, co jest teraz, nie? W sensie... Ja serio, ja jakby zacząłem doceniać. To jest tak samo, jak zacząłem doceniać GTA po wyjściu Cyberpunka, nie? Jakby oczekujesz pewnego poziomu, ale nie wiesz... że może być gorzej, dopóki nie jest gorzej. I wtedy doceniasz to, co było. Przepraszam, wpadli chyba, na... że mówimy o Leksiu. Leksiu akurat nie jest zły, ale no, wiecie, wtedy nie było grubego, no nie? Więc wiecie, to nie jest tak. No ale reszta to jest czat, ojojoj. Pół roku przed nimi. Rozpada ale nie się oglądam. Na atomy. Błońskiego nienawidzą ale wszyscy. Ale nie oglądam, bo mnie skręca. Lexi mówi, że nie ma żadnego talentu i że będzie teraz robiła sama YouTube'a, ale tak nie za bardzo jej się chce go robić. A Dubiel, jak to Dubiel, zawodowo odbija się od dna. Kurwa, powiedzcie mi, że to jest pany prank, proszę, kurwa. I z Pawłem dla pieniędzy tworzy nową... Ej, Dubiel to ma taką psychę, że chłop dalej nagrywa z uśmiechem po tych wszystkich rzeczach. To jest insane, no nie? To jest chłop, który mógłby zostać, nie wiem, grabarzem, bo chłop się nadaje, bo jego by nic nie ruszyło i tak. I to nie chodzi o to, że on jest nie do ruszenia względem wyświetleń, bo wiadomo, że jak ktoś jest ciśnięty, to zawsze ma wyświetlenia, no bo... Come on, żeby kogoś pocisnąć, musisz wejść w jego film. Ale jakby chodzi o to, że chłop jest normalnie... O, tam hejtują mnie po raz setny. Dawaj, kurde, lecimy na pontony! Jakby, what the fuck? Chłop jest normalnie tytanowy, jeżeli chodzi o psychikę. Bardziej kameralną ekipę. I szczerze mówiąc, muszę przyznać, że Dubiel jest taką osobą, która naprawdę mogłaby sprzedawać kursy. Jak sobie poradzić z kryzysem i wpierdolem od życia. Co ty?
Przydałby się taki kurs na przykład Jessice Mercedes, której marka Veclen okazuje się, że troszeczkę oszukiwała i te ich produkty wcale nie są takie polskie, jak mówili. Przepraszam. Za to wszystkie inne znane influencerki idą do reżysera życia, bo myślą, że to prawdziwy reżyser i że będzie o życiu. A to wszystko okazuje się za państwowe pieniądze na odległość. Co wyciąga drugi raz wybudzony ze snu, tym razem... I chłop powiedział w ogóle, że jestem za nim, nie? U Wardęgi. Nice. Ale Wardęga powiedział, że widział wiadomość, więc git. Pandemicznego Gargamel. Cegiełkę jeszcze dokłada Sylwester. Podejrzewam, że do dziś zgrywa jej przyjaciela. A Daniel Rusin odpowiada. Po 2 miesiącach. I przeprasza. Ale tak nie do końca przepraszam. Po czym usuwa film, a w komentarzach straszy pozwami. Boxdel i Rafonix straszą za to stworzeniem nowego kanału. Nazywa się Śmieszny Kanał, ale po chwili znika ze względu na algorytm, który wyłapuje twarz Rafonixa i... Słyszeliście, że Rafonix ma bana na twarz? A nie, ja to chyba już mówiłem, albo ktoś mówił na moim live, albo nie na live, ale serio, są algorytmy rozpoznawania twarzy, bo zaczęło się chyba od tego, że Magical dostał bana na live'a, i chłop cały czas robił nowe kanały i YouTube ma teraz algorytm, że jak widzi jego twarz, to jest ucinany zasięg. Serio. I dlatego jakby powstał ten mem z kominiarkami i Masno Gang, bo wtedy Rafonix może być, a nie wykryje tego algorytm. Kamerzysta to ma chyba zakaz sądowy, a chodzi tutaj o algorytm YouTube'a. To może wtedy... I tak się narodził Masno Gang. O, plus jeden. Odrodziła się za to akcja Hot 16 Challenge. Witam serdecznie, społeczność internetu. Kilka lat temu zrobili ją wszyscy aspirujący do bycia raperami w Polsce. W tym roku zrobili ją kurwa wszyscy. Nie szukam poklasku ani aprobaty. Niejaki gąciarz, wiedząc, że być może nieprędko go nominują, zrobił swoją... Stary, w ogóle co dwie pary słuchawek, halo, czy wszystko słychać? Jest audio, halo? ...własną brzydka 16 challenge, która i tak niewiele się różniła od niektórych Hot 16 challenge. Jesteś obleśny jak tłuszcz spod corn doga. Zobacz raz w życiu, czy umiesz nagrać vloga. Niejaki Warga bierze udział jednocześnie w brzydkiej 16 i Hot 16 jako pierwszy w Polsce. Karta na czasie zostaje rozjebana i w pewnym momencie pojawiają się na niej w połowie rzeczy, które są z zagranicy. Ale sytuację ratuje Hot 16 Challenge, bo kiedy temat odpali, to nagle cała karta została zalana tylko tym. I następuje wówczas kolejny błąd, kiedy to na kartę na czasie trafiają 3 filmy jednego youtubera w tym samym momencie. Ten błąd okazuje się być zmianą na YouTubie i w tej chwili może być więcej filmów z jednego kanału. W ten sposób wygrywa Cyber Marian i SB Mafia. Największym jednak... Najlepsza imba to była taka, że tam w końcu zostało chyba zebrane 3 czy 4 miliony złotych, no nie? I ktoś wyliczył, że jak tam państwo oddało ileś miliardów na TVP, to TVP dostaje tyle w pół dnia, ile przez tą całą akcję wszyscy Polacy zebrali. Dobre dysponowanie, Mr. Rząd. I ten typ, który daje tej telewizji kasę, teraz sam rapuje, żeby ludzie spiechali. To jest czat mem w memie w sumie. Danym Hot 16 Challenge jest Andrzej Duda, który pokonuje ostatecznego bossa z Dark Soulsów. A potem ta telewizja robi tą szkołę. Co zasadzam? Nie, to rzeżucha. Ja pierdziel. Czat to jest jak źle napisana gra. To... Czyli ostry cień mgły. Jest tyle bugów. I właśnie dzięki temu wygrywa wybory. I on jeszcze potem wygrywa wybory. Let's go! Ja pierdziele, that's insane. To jest jakaś porażka. That's takiego insane. Właśnie nam prezydenta trzeba, takiego luzaka żartownisia. Ostrego rapera. Let's go. Tak ostrego, że daje się sprankować rosyjskim youtuberom dzwoniącym do niego z gratulacjami. You know that President Tuz gave me some present from your country called Zubrowka. Nikt za to nie zadzwonił do VIP Bros, którzy porzucili śmieszkowanie nawet z założenia partii politycznej. O nie, pamiętam! Partii politycznej. Ała! Wylewa się na nich przez to lekkie szambo pomy i zarówno przez tych, którzy nie zrozumieli, że to był żart, jak i przez... Ej, mi się podoba w ogóle jak VIP Bros. Ja wiem, że wielu z was to ominęło, ale oni w ogóle byli na Twitchu i pamiętam, że pierwszy chyba ich live to był 24-godzinny, gdzie... O Jezus, to było największe zderzenie, jakie miałem względem, że YouTuber nie wie, na co się pisze.
Ludzie jak bejtowali, że co chwilę mikrofon nie działa, coś, w ogóle srał ten dźwięk. Nie gadali z czatem, nie wiedzieli jak przechwycić grę w OBS-ie. I to była czat, to była tragedia. I oni chyba nie dokończyli tego live'a 24-godzinnego pierwszego i potem już w ogóle skończyli streamować. Więc poggers, that's nice transition, nie? I to jest takie, zawsze jak youtuberzy przechodzą na Twitcha, to mam takie oh no no, bo oni myślą, że to jest to samo, tylko na żywo. A to są tak odległe od siebie światy. No to jest piękne w ogóle, że tak jest. Ale jakby, oj byczku, to nie jest tak, że to jest na żywo. To jest dokładnie tak samo, jak ja bym się nie odnalazł, bym się teraz na YouTubie odpalił. W sensie, z całym szacunkiem, ale nie mógłbym czatu czytać na przykład i wiecie, takich rzeczy. Po prostu, mimo że to jest to samo, nie no, po prostu odpalam OBS-a, I guess. Tylko zmieniam klucz streamowania, a to jest zupełnie co innego. Z tych, którzy wiedzieli od samego początku. Chłopaki uciekają więc w podcastowanie i granie w gry. No, 90% youtuberów gamingowych, którzy nagle stwierdzają, że och, jednak zajebiście kochają Among Us, a nie Fortnite'a. Bo dzieciaki chętnie oglądają. Ja pierdzielę, to wygląda jakbyś zniknął dziurze, ty. Dzieciaki oglądają też inne dzieciaki, przez co najlepiej zarabiającym youtuberem na świecie jest 8-latek. W zeszłym roku był chyba 9-latek. To kto kurwa będzie za 9 lat? Plemnik? Fundacja Ordo Iuris broni plemników jak braci mniejszych i wyjeżdża ze swoją ciężarówką na ulice różnych miast w kraju, żeby obwieścić, co następuje. Na co wyjeżdża gąciarz ze swoją i dzięki temu zostaje obrońcą uciśnionych lewaków. Proszę nie traktować moich słów poważnie. Ja jestem tylko ciężarówką, tak? Aż go Kuba Wojewódzki zaprasza do swojego programu. Myślę, że około 100 tysięcy za jeden dzień. A następnie gąciarz zostaje... Ozo, 100 tysięcy za jeden dzień, czat, tak? Mhm. Czyli 3 miliony za miesiąc. No to, a czat, a mój milion miesięczny to jest dużo? No to czat, powiedzmy sobie szczerze. To jest tak średniawo. Najbardziej wiarygodnym korespondentem strajku kobiet. Na odległość. W międzyczasie kolęduje... Zakłada wytwórnię muzyczną, profil na OnlyFans, wypuszcza maskotkę i jest Only zawsze fans. Na keto. Jestem Let's artystą. Go. Każdy, kto jest na keto, jestem musi mówić artystą. O tym głośno. Tak, przechodzimy na keto. Ale i tak nie powie głośniej niż kobiety, które wyszły na ulicę jebać PiS. Strajk kobiet to świetny temat, żeby podpiąć się pod niego i sprzedać jakiś produkt, wykonując świadczenia dla jakiejś firmy, tak jak Claudia Eldursi. Pieniążków od sponsorów najwyraźniej zabrakło u Mandzia i kolegi Ignacego. No mniej więcej nie! Wracają na YouTube. Jak smakują frytki na świecie? Przekonajmy się. Pewnie tylko dlatego, że rok wcześniej ich najtwardsza i najmocniejsza konkurencja jako tako przestała nagrywać. Pozdro Rojo. Jak on tako pozdrawia? Przestał nagrywać też Łukasz Jakubiak, który zrobił najgorszy możliwy dla geja coming out. Taki, że nikt go nie zauważył i o nim nie mówił. Coming out z piwnicy brata za to zrobił Syfan, który przestał napierdalać się z płaskoziemcami, a zaczął pokazywać, co ma pod mikroskopem. Wiem, co to jest. To nie był mój siusiak, bo może taki mały, nie? Znam te żarty. Rawgor niedługo nie będzie potrzebował nawet mikroskopu, bo i tak nic nie zobaczy. Oko ucierpiało mu podczas wybuchu petardy w szklance, którą trzymał przed oczami, żeby było fajniej do filmiku. Rafałowi życzę całkowitego powrotu wzroku albo cybernetycznego oka, o którym wspominał. Zobaczy wówczas być może kolejną edycję bardziej żenującego programu niż Love Island i Hotel Paradise. Z TikTokerami. Fame czy shame? Mam nadzieję, że rozwinę się jako influencer. O Jezus, czat. Jeżeli wkurwiają cię obecne czasy, to jest twój wehikuł. Cofniesz się do przeszłości zarówno pod kątem realizacji, jak i treści. Szkoda, że już się skończyło. Za to zaczął się nowy T-Max! No Jezus Maria, ej, ten rok był tragiczny! Tragiczny był! Mega! Nowy, a jakby jednak trochę stary. Nowa edycja zadaje kłam twierdzeniu, że ludzie lubią to, co już znają. Dzień dobry, witam was w najlepszej serii, którą po prostu uwielbiacie. Tym bardziej jak robi to ta sama agencja, a postaci są kalką postaci, które już były. Czekamy więc na kolejny rozpad i kolejne dramy jak u Kamerzysty i Kruszwila. Nie nagrywają ze sobą już od roku, ale dopiero od momentu, w którym Fagata zaczęła... Dobrze, Team X, słuchajcie, robicie taką opcję. Wywalacie wszystkich oprócz Leksia, Leksiu bierze kumpli z osiedla. Poggers, sam bym oglądał. Git. Ma być ze 100, potem zerwali ze sobą. I 3% dla mnie.
Bo i tak każdy jest useless. Zaczęła być z kamerzystą, potem zerwali ze sobą, to za dużo powiedziane, bo on twierdzi, że nigdy z nią nie był. Ona przy okazji rozstania robi awanturę, dramę i wywleka mu pedofilię. Nie wiem totalnie, jak zacząć ten film. Do akcji włącza się Krusin, który najwyraźniej chyba tylko na to czekał. I również wyrzuca kamerzyście pedofilię, ale także narkomanię. Na co Łukasz backhandem odbija narkomanię z powrotem do Kruszwila. I tak sobie przez tydzień trwa ten mecz, tylko zamiast wielkiego tenisa mamy wielki penis. I Wardęgę, który w końcu ma co komentować, jak świętej pamięci Bogdan Tomaszewski. I to nie koniec high school dram. Queen of the Black rozstaje się z Czuksem, nagrywają na siebie film. Kto? Ja pierdziele, czat, czemu? Nie, czat, czasy idą w taką stronę, że w 2000, nie mówi się 2025, PPG, będziemy robić review dramy siedmiolatków. Kto jest głupi? Przecież czat, Jezus Maria, coraz młodsi ludzie mają dostęp do internetu, no teraz już każdy ma, ale chodzi mi, że może do kamery i jakby that's bad. Moim zdaniem powinien być jakiś próg i test na IQ, zanim zaczniesz nagrywać. Powiem tak, jak osiągasz 100k subów, to powinien, przed kolejnym uploadem powinieneś mieć test IQ. Jeżeli go nie przejdziesz, to ci usuwają kanał. 2020 symulacja się zbagowała, no niestety, evront hump. I to nie jest jakiś trudny test na IQ, tylko taki, że i tak by większość nie przeszła z tych ludzi. Ja też. Filmy, ale mam... Związuje się z kimś innym i zostaje oskarżona o udawanie związku tylko po to, żeby było o niej głośno. To samo z jej pół. Ludzie wypominają jej, że nagrywa takie filmy tylko dla atencji. Na to wychodzi, że kiedy nie możesz pójść do szkoły, to szkolne dramy załatwiasz na YouTubie. Albo robisz wywiady z takimi postaciami jak Gosku, Gonciarz czy też Prokop. Tak jak zrobił to niejaki ty monster, lepsza wersja Karola Paciorka. No to dawaj, za freestyluj. Czekamy zatem na prezydenta Dudę. Tymon normalnie z kanałem wjeżdża tak o... Tymon to jest dziecko Wardęgi. Wardęgi właśnie nie. Zdziwilibyście się, ale właśnie Maćka z dupy. Po Morawieckiego, Jakub Lołka. Abstra nie czekali za to na pozew od Izby Aptekarskiej i usunęli film, w którym stereotypowo drą łacha z aptekarzy. Czy to znaczy, że ja mam czekać na pozew od WF-istów? Nowak, widzę mi tu zaraz kurwa rekord szkoły. Go! Wszyscy za to czekali na początek grudnia, żeby dopierdolić vlogmasami, bo jak wiadomo, wtedy są najlepsze CPM-y. Dodam, że takimi samymi vlogmasami, pokazującymi, kto ma większego świecącego Mikołaja i iluminację mocniejszą niż Griswoldowie. I możecie sobie napierdalać Ciche Noce, a i tak najpopularniejszą piosenką, a właściwie nawet filmem na YouTubie jest Baby Shark. Rekinem w basenie Freeza okazuje się za to mikser, który nagrywa filmy napierdalające w Karola. A cała Polska napierdala w Sasina, który przejebał 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. Tak jak plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, bo wszyscy chcieli jednogłośnie, żeby słowo Sasin wygrało. A kto wygrał? Oczywiście Big Pog, bo dawno takiego chaosu i spierdolenia jak w 2020 roku nie widzi. Trochę no to teraz takie podsumowanko. To był rok dram i to konkretnych dram. Z tym, że afery na YouTubie mają żywot muchówki. W porównaniu do 2018... Czad, ten rok dał jedną smutną rzecz. Niestety, ale tak to już jest i tak prawdopodobnie będzie jeszcze głębiej, że co by się nie stało, to dubiel... Here we go, o dubielu znowu. Dostał tyle pomyj na siebie za jakieś głupotki, że fajna w ogóle pauza, nie? Pani z dwuzłotówką. Pogchamp. Zesrali się wszyscy na niego, a on tak naprawdę po prostu delikatnie, głupiutko robił. No nie? Na zasadzie tu się z czegoś zaśmiał, z czego nie powinien. Tu coś zrobił, ale w sumie nic takiego się nie stało, no nie? I potem przychodzi ci kamerzysta, na którego każdy się zesrał. Każdy mu już wszystko wypomniał i chłop dalej nagrywa. Wyświetlenia ma lepsze niż przed tym, jakby go nikt nie ekspozował. A ratio lajków jest 99% do 1%, czyli takie jak każdy. Co oznacza, że według widzów na YouTubie, tych najmłodszych, bo ich nie obchodzi, bo są za młodzi, możesz być pedofilem, oszustem, gwałcicielem. Ale jeżeli zrobisz pranka na ekipie, to jest wszystko w porządku. Czy dzisiaj też będziemy oglądać jeden film jest przez to dwa sad. Godziny? Felix, nie, ponieważ już kończymy. No widzisz, ale co, że intro do 21 dzisiaj miało nie być? Nie, no bo nie będzie. Bo, no Jezus Maria, no i widzicie, co taką presję nakładacie na mnie, no.
Na tego, pierwszy kiedy trwały i tak miesiąc, będzie. W 2019 trwały 2 tygodnie, teraz max tydzień i zapominamy. Wystarczy, że dodajesz codziennie filmy, nie odnosisz się do spraw... Ej, bez skitu, ja pierdolę, powinienem to puścić, bo on właśnie o tym powiedział. Ale tak jest, to jest sad, bo wiecie, co jest najgorsze? Coraz więcej młodych osób dostaje dostęp do YouTube'a, dlatego, że... wiecie, no nie wiem, dostajesz... Kurde, kiedyś to się... Nie chcę być, że takim jestem dziadkiem, ale wiecie, chodzi o to, że teraz jak bardzo młoda osoba dostanie tablet, a taka turbo młoda typu 5-6, to nie jest aż takie dziwne, no nie? I takie osoby nawet nie wiedzą, co to w sumie jest pedofilia, nie? Ale jeżeli zrobisz śmiesznego pranka na ekipie, to daje lajka. Więc tak naprawdę dochodzimy do tego czasu, że musi być chyba na YouTubie coś, co jest w zagranicą, ale oczywiście Polska jest jeszcze w ciemnogrodzie, czyli moderacja, która jeżeli stwierdzi, że przeginasz pałę, to sama cię usuwa. Bo po prostu nie chcą mieć takiego twórcy na YouTubie. I to było w dwóch przypadkach chyba. W przypadku Magicala i Rafoniksa, gdzie już telewizja o tym trąbiła i wtedy YouTube miał słaby PR i ktoś ze Stanów stwierdził, dobra, weźcie w Polsce, zbanujcie tego Magicala i Rafoniksa, bo... Ogólnie nam image psują, no nie? Ale ogólnie powinna być dopisana osoba, która mniej więcej, jeżeli już zostało ci wszystko udowodnione, że po prostu, no jesteś pedofilem, no to wypadałoby po prostu ręcznie nacisnąć delete channel, no nie? A nie licząc, że 8-latki teraz będą wyrocznią i cię skancelują na tym YouTubie, no nie? No to już powinna być jakaś ręka. Bo ten YouTube jest po prostu niemoderowany, nie? Stary, no na dupę pokażę Pateca i już kurczę, już trzy osoby z polskiej moderacji mówią mi o dupie Pateca. Na YouTubie możesz być pedofilem i nikt nic nie mówi, bo nie ma kto ci powiedzieć, bo tam nie ma takiej osoby, która by ci coś powiedziała. What the fuck? YouTube to jest tak ogromna firma przecież. Przecież zapłacić jakiemuś kozakowi od social mediów 5000 zł, to jest bardzo duża pensja, no nie? Co to jest dla YouTuba? 5000 zł. Nic! A pilnowałaby taka jedna osoba całego polskiego rynku, bo wiecie, jeden cały polski rynek na jedną osobę to może by się wydawać dużo, ale tak naprawdę ona nie musiałaby jakoś mega dużo robić, no nie? Ona by po prostu ogarniała ogólny feeling rynku polskiego, no nie? A może jest taka osoba, tylko nie wie, że to ma to robić, nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia. Może jest. Jeżeli jest, no to nie powinno jej być. Kurczę, w rondzie na zatanę i... Dziękuję bardzo! Nie zaciera. Gorzej, jak odpowiadasz po 2 miesiącach, no to wtedy sobie... Pika 3 rano, 25 lat, tier 3! Pogers! Strzelasz samemu w kolano. Raperzy opanowali wszystko na YouTubie. Cała karta na czasie to właściwie piosenki i to głównie hip-hopowe. I nie tylko Hot 16, ale na co dzień. Algorytm rucha starych twórców najmocniej. Wiele starszych kanałów oberwało mocno zasięgami. Często próbowali zmienić formaty, co nie wychodziło na dobre. Bo wyświetlenia potrafiły spaść przez to 10-krotnie. Wielu twórców też... Wiem, że pauzuję co chwilę, przepraszam. Ale czat, to nie jest trochę tak. Znaczy, ja nie chcę być specem od YouTuba, ale... Bądź YouTube'em, no nie? Jeżeli... O co chodzi YouTube'owi? Nie o to, żeby jeden twórca nie miał zasięgów, a drugi miał, tylko żeby widz obejrzał jak najwięcej filmów w trakcie jednej sesji, bo wtedy jeden widz może wyświetlić z 10 reklam. Jeżeli wejdziesz na YouTube'a i zobaczysz, że nie ma nic ciekawego dla ciebie, to wyjdziesz z tej platformy i dla YouTube'a to jest fail. Więc YouTube musi promować coś, co się klika, a trendy, o dziwo, się zmieniają. Zawsze. Więc jeżeli coś było popularne 3 lata temu i teraz już nie jest, a cały czas osoba wałkuje jedno i to samo, to nie algorytm jest zły i cię rucha, tylko nie potrafisz się dostosować do czasów. Przykład abstrahuję, którzy wałkują to samo. I co, algorytm ich rucha? No, technicznie tak. Bo nie są w polecanych. Ale dlaczego nie są w polecanych? Dlaczego YouTube ich nie daje w polecanych? Bo robią to samo. I już nikt nie chce tego oglądać. Więc YouTube nie ma po co tego promować. A potem jedyny ich argument to no, bo algorytm. No, technicznie tak, ale technicznie nie. Znaczy źle mówię. Znaczy no, wiadomo o co chodzi. Ale ja i tak nie jestem YouTuberem. Na szczęście. Ale mnie algorytm nie rucha. S? No i teraz zacznie. Karma, ten jeden pracownik YouTube'a na Polskę. Bo ja, o Evron, no dobra, zobaczymy. Zawieszało swoje kanały albo powracali w glorii i chwale.
Albo nie. No dobrze, podsumowanie. Mamy to teraz moja taka luźna prognoza na rok 2021. To są takie przewidywania, które mam. Oczywiście mogą się one sprawdzić, mogą się nie sprawdzić, ale to jest to, co ja sądzę. Spodziewajcie się jeszcze więcej kanałów, które znacie, a które napiszą, że to koniec. To koniec? I się okaże, że albo założyli nowy kanał, albo całkowicie zmieniają swój format. Najczęściej na gadanie do mikrofonu we własnym gronie lub też z gościem. Więcej kanałów commentary i więcej kanałów z wywiadami. Aż do całkowitego przesycenia tego rynku i zżygania się tym. Zauważcie, że w 2020 roku mieliśmy odejście od formatów scenkowo-komediowych. Bo albo ktoś się wypalał, albo po prostu coś nie wypalało i filmy nie robiły 80 milionów wyświetleń. Jako, że YouTube jest jak fala, to sinusoidalnie wróci. Być może pod koniec roku. Kanałów bazujących na nowonarodzonych dzieciach. No, czyli bardzo na siłę pokazywanie miłości i rodzicielstwo za grube hajsy. Do pierwszej zdrady czy rozwodu. Oczywiście z tego też będzie dobry content. Śpiewające konglomeraty. Tak jak Timex, tworzenie ekip i Chat, zatrudniasz jakąś typiarę, która jest ładna i bierzesz, wypożyczasz codziennie na 2 godziny jakiegoś niemowlaka, płacisz rodzicom. I fejkujesz to, że jesteś matką. I tak robisz influencerkę. Uj, smart. No przecież nie musi być to twoje dziecko, to ktoś cię będzie kopał po brzuchu. Najpierw robisz fake brzuch, jak typiara z alarm na lotnisku. Potem robisz scenę z porodem i jakby możesz stworzyć kanał bez zachodzenia w ciążę. Po co? No nie wiem, Ajnia, po co ludzie chodzą do pracy? No ja mówię tu o projekcie. Czaisz? Po co? Nie wiem, jak myślisz, Ajnie, po co są filmy robione na YouTubie? Takie kanały, jak Team XD. Dzięki za suba. Ale po co inne dzieci? No bo nie masz swojego, no o to chodzi. Bierzesz jakąś modelkę, która będzie idealną twarzą pod kanał, ale nie powiesz jej, zajdź w ciążę dla pracy, bo ona powie, fuck it, nie chcę twojego ciała jakoś tam, nie wiadomo co. Więc najpierw jej dajesz fake brzuch, a potem wynajmujesz jakiegoś niemowlaka, żeby ona z nim robiła content. I nikt się nie skapnie. A kto ma się skapnąć? W sensie fizycznie, jak ktoś ma się skapnąć? Najpierw chodzisz z fake brzuchem, a potem chodzisz z dzieckiem w ręce. No co, jak ma się ktoś skapnąć? Ja nie mówię, że ja robię taki projekt. Mówię, że... O Jezus Maria, w czat macie zamknięte głowy. Idźcie Team X oglądać, kurde, i się podniecać. No co wy, czat, kurde? Otwórzcie się! Otwórzcie się na konwencję! Puszczanie co chwilę utworów. Robili to w 2020 raperzy jak SB Hotel czy Hasza Hata. A w 2021 pewnie zrobią to youtuberzy. Za chwilę pewnie zobaczycie u Freeza. Na zasadzie kanału sportowego powstaną inne tematyczne kanały. Ale kto będzie jakąś laskę z dziećmi oglądać? No właśnie wszyscy, jak widać, o tym mówię. A kto będzie oglądał niemowlaka, który śpiewa Baby Shark? 7 miliardów osób. Nie, tak jest. Znaczy, nie osób, tylko wyświetleń. No bo to ciężko, żeby wszyscy oglądali, ale wiadomo o co chodzi. Bo ty, Aj, nie myślisz sobie, ale gówno content. No, skoro jest gówno content, to znaczy, że będzie ogromnie popularne. Kanały na przykład, nie wiem, motoryzacyjne albo o gotowaniu ze starymi wyjadaczami z radia i telewizji, którzy w pojedynkę nie zatrzęśliby rynkiem, no chyba, że jest to Robert Makłowicz, ale w grupie i to realizowanej przez kogoś kumatego mają szansę. No większy mariaż YouTube'a z hip-hopem. Hot 16 pokazało nam, jak bardzo to wszystko się spaja ze sobą. Tak samo Żabson z ekipą, Kury, który nagrał piosenkę z Minimajkiem. Lekko nie było, ale stara się. I tego będzie więcej, bo większość tych młodych gwiazd polskiego hip-hopu, no nie ukrywajmy, wychowywała się na polskim YouTubie. Prywata. Popularne będą treści, na których pokazujesz prywatne, intymne rzeczy cały czas. Czyli mniej więcej coś, co robił Kruszwil z kamerzystą, ale bez ściemy. Znaczy dalej z jakąś tam ściemą, ale dużo mniejszą. Czyli nie będą to seriale, a teoretycznie prawdziwe życie. Czyli oczywiście będą ustawki, żeby widz się nie zanudził, ale generalnie będzie stawiane na intymność, która jest chyba najlepiej w tej chwili na sprzedaż. I to wszystko, moi drodzy, co mam, tak jak Forrest Gump. Tylko Jasiu to jest w ogóle inny przykład, bo Jasiu to jest White Pepo Happy. Chłop nagrywał gry, ma dziecko i stwierdził, no chłopaki, nie mogę nagrywać gier, bo muszę się zająć dzieckiem. To czemu nie będę po prostu wyjmował kamery? Zauważmy, że dalej na głównym ekranie jest Jaś i Sylwia. Tam czasami Pola coś krzyczy i Jaś mówi, no co tam, ale dalej jest stary ubija burgera, a nie, oj, moje dziecko się zesrało. Dalej jest jakby Jaś na pierwszym planie, tylko po prostu nie za bardzo już może grać w te gry cały czas, to se wyjmuje kamerę, jak se obiad robi, no nie? I to jest dobry content, prime content, pokcamp. Na ten temat do powiedzenia. That's all I have to say about that. Mam nadzieję, że w 2021 będziemy się równie pysznie na polskim YouTubie bawili. Jasiek is the real one.
ale z większą frajdą. To tyle, na razie subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę, komentarz i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się w kolejnym podsumowaniu, mam nadzieję, za rok. Bogers! No nie, no czat. Kurczę, będzie tylko gorzej. Tak mogę powiedzieć.